Witam Was, zapraszam na koncert uczniów szkoły muzycznej. Nasi uczniowie, ci mali i ci więksi, będą dziś dla Was grali na różnych instrumentach, które tu widzicie. Na akordeonie, wiolonczeli, gitarze, skrzypcach, klarnecie, oboju, flecie, waltorni, trąbce. Posłuchajcie. Czy znacie tego czarnego wielkoluda na trzech nogach? To fortepian. A czy wiecie, jak fortepian wygląda w środku? Chodźcie zobaczyć. Fortepian w środku ma mnóstwo strun, bo to instrument strunowy. Strunowy, klawiszowy. Klawisze uruchamiają młoteczki, a młoteczek uderza o struny. Zobaczcie. Milenka z klasy pierwszej zagra dla Was walczyka. Milenka bardzo krótko się uczy grać na fortepianie, dopiero 9 miesięcy, a już pięknie gra. Posłuchajcie. Dwa instrumenty, do których trzeba dmuchać, aby wydobyć dźwięk: klarnet i obój. Bardzo do siebie podobne, choć inaczej brzmią. Obydwa mają dużo dziurek przykrytych klapkami i zakrywając je i odkrywając, można wydobyć różne dźwięki. Mają bardzo ciekawy ustnik, ponieważ do ustnika przyczepia się kawałek drewienka. To drewienko nazywa się stroik. Dzięki niemu można uzyskać ładny dźwięk. Posłuchajcie, jak uczniowie naszej szkoły zagrają na klarnecie i na oboju. Obój i klarnet można rozłożyć na kilka części. Właśnie to zrobiłam z klarnetem. I dzięki temu zmieści się do takiej małej walizeczki. Klarnet i obój zrobione są z drewna. Natomiast saksofon wykonany jest z metalu, ale gra się na nim bardzo podobnie. Również potrzebny jest kawałeczek drewienka, czyli stroik, który przy dmuchnięciu drży i dźwięk wtedy jest naprawdę piękny. Zobaczcie, rurka saksofonu jest dłuższa niż klarnetu i oboju, dlatego musi być zakręcona. Flet poprzeczny. Kolejny instrument dęty, do którego trzeba dmuchać i którym jest długą rurką, piękną, srebrną, z klapeczkami i dziurkami.
ale nie potrzeba do niego stroika. Ma zupełnie inny ustnik, zobaczcie. Dmucha się do tego ustnika jak do butelki. To się za chwilkę wykona na flecie. Wesoły utworek, taniec świniopasa. Tosia jest małą dziewczynką, więc jej flecik będzie troszkę zakręcony, bo taki byłby za długi. Witajcie, nazywam się Antosia Krawczyk, mam 8 lat i jestem uczennicą klasy drugiej. Wszyscy znają. Wiemy, że mają 4 struny, więc są instrumentem strunowym i na pewno wiecie, że gra się na skrzypcach patyczkiem, którego nazwa brzmi smyczek. Pociera się tym smyczkiem o struny, a one wtedy wydają dźwięk. Ale nie wiem, czy wiecie, że skrzypce mają troszeczkę większą siostrę, altówkę, która wydaje odrobinkę grubsze dźwięki i troszeczkę inną ma barwę dźwięku. Posłuchajcie. Skrzypce są lepsze. Ależ skąd? Altówka. Ale skrzypce są bardziej znane. Ale altówka piękniej brzmi. Rozstrzygnijmy to więc w muzycznej bitwie. Gitara to instrument strunowy, podobnie jak skrzypce i altówka, ale brzmi cichutko i ma więcej strun. Zauważyliście ile? 6. Skrzypce i altówka miały 4, a gitara ma 6. Posłuchajcie, jak brzmi w wykonaniu Alicji z klasy trzeciej. Thank you.
wiolonczela, jaka podobna do skrzypiec i altówki. To ta sama rodzina, to instrument strunowy, smyczkowy. Gra się na nim podobnie jak na skrzypcach i na altówce, ale jest troszeczkę większy, to jest większa siostra skrzypiec. Dlatego trzeba grać na niej na siedząco. Dzisiaj usłyszycie duet wiolonczelowy. Dwie uczennice klasy czwartej, Marysia i Laura, zagrają dla Was melodię z różnych bajek. Posłuchajcie, jak pięknie brzmi wiolonczela. Trąbka to również instrument dęty, ale powietrze do niego wdmuchujemy przez inny ustnik, blaszany, i nie posiada on tego drewienka zwanego stroikiem, jaki był w klarnecie czy w oboju. Trąbka to zakręcona rurka, która nie ma żadnych otworków ani klapek, ma za to trzy guziczki. Można je wciskać całe albo tylko troszeczkę i w ten sposób wydobywać przeróżne dźwięki. Na trąbce zagra dla Was uczeń pierwszej klasy, Cyryl. Zobaczcie, jak wiele się nauczył w tej pierwszej klasie. Waltornia, instrument dęty blaszany, zwany również rogiem, ponieważ pochodzi od rogu myśliwskiego. Waltornia to, jak wszystkie instrumenty dęte, rodzaj rurki zakręconej na różne sposoby. Gra się dmuchając do ustnika blaszanego, podobnie jak w trąbce. Ustnik można wyjąć. Zmieniamy dźwięki na waltorni, przyciskając specjalne przyciski zwane wentylami. Dawid dla Was wykona utwór pod tytułem Podróż Adriana.
akordeon to instrument, który po jednej stronie posiada klawisze, po drugiej guziczki, a w środku harmonijkę, czyli miech. Dzięki rozsuwaniu tej harmonijki możemy wdmuchiwać do akordeonu powietrze, ponieważ jest ono niezbędne, żeby ten instrument zagrał. Zobaczcie, kiedy przyciskam klawisze, on w ogóle nie gra. Dopiero jak rozsunę harmonijkę. Ja bardzo brzydko gram, bo nie potrafię. Ale na akordeonie dla Was zagrają uczniowie naszej szkoły. Będą grać na troszkę innym akordeonie. Zamiast klawiaturki również tutaj będą mieli guziczki. Jeden uczeń jest w pierwszej klasie. Zagra dla Was taniec niemiecki. Natomiast drugi uczeń, drugi akordeonista już kończy naszą szkołę, jest w klasie szóstej i naprawdę pięknie gra na tym instrumencie. Posłuchajcie. Perkusista gra na wielu różnych instrumentach. To jest zestaw perkusyjny. Są tam talerze, bębny małe i wielkie i werbel. Na ksylofonie można zagrać melodię. Ksylofon płytki miał drewniane. Wibrafon ma metalowe. Posłuchaj, jak brzmią. Ksylofon i wibrafon razem brzmią tak. Na ksylofonie zagrał Michał z klasy pierwszej, a po nim usłyszeliście werbel, na którym zagrał Adam z czwartej klasy. Mam nadzieję, że podobały Wam się wszystkie instrumenty. Jeśli ktoś chciałby się uczyć grać na którymś z nich, to zapraszamy do szkoły muzycznej. Do zobaczenia!